I ja się bardzo cieszę, że w bardzo krótkim czasie poznałem rzeczywiście temat, który mnie interesuje i bardziej to było na zasadzie wykluczania rzeczy. Miałem taki przypływ weny w pewnym momencie, będąc w liceum, gdzie stawiałem się, co ja mogę robić, znając to, co wiem do tej pory i... Mogąc uczyć się tego, czego lubi się uczyć, tak? czyli jakieś tematy biologiczne, jakieś tematy, właśnie uczenia się o człowieku, aktywność sportową. Ja byłem bardzo zawsze multisportowy, różnymi tematami zajmowałem się. No i tak sobie eliminowałem z tych wszystkich rzeczy, które potem mógłbym robić, czy tam była medycyna, ratownictwo medyczne, tam pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, trener i tak dalej, fizoterapię, gdzieś tam daleko, daleko. Powoli sobie eliminowam rzeczy, które po prostu, których nie chciałbym robić, bo na przykład nie chciałbym siedzieć po prostu jak często lekarz przychodni i nie mając czasu na pacjenta, patrzeć w komputery i po prostu później wyrzucać mu jakiś lek, który powinien brać, bo no niestety jest to bardzo smutne, ale metoda bardzo często wygląda w ten sposób. No i tak eliminowam, eliminowam, aż doszedłem do fizjoterapii, z którą nie miałam w ogóle styczności kompletnie. Ale gdzieś później, tutaj jakiś materiał na Google, tu jakieś forum i powoli ten świat sobie odkrywam i stwierdziłem, że to jest to, gdzie chcę e, iść na studia. Padłem na fizjoterapię, tam bardzo szybko się zainteresowałem tematem masażu, e, terapii manualnej. Powiedzmy, że to pochłonęło mnie to e, i dalej w tym temacie zacząłem się rozwijać. Neuroporek był taką e, bardzo płynnym przejściem gdzieś od tematów masażu, terapii manualnej do tematów bardziej Układ nerwowy, układ autonomiczny, praca trzewna. Czyli moja droga wyglądała w ten sposób, że powoli zacząłem zgłębiać tą wiedzę o człowieku bardzo szeroko. Tak? Od pracy manualnej, poprzez pracę ruchową, poprzez jakieś tematy psychosomatyki, po układ autonomiczny, terapię szykowo-krzyżową, jakieś zainteresowanie się tematami ostopatycznymi, chiropraktycznymi i tak dalej. I to mi dało taką bardzo, bardzo szeroki lej który potem pokierował mnie, że jednak ten, ten układ nerwowy, ten układ autonomiczny, te metody kinezjologiczne, które bardzo się fajnie w to wpisują, jest czymś, co ja chciałbym robić zarówno w tematach gabinetowych, jak i w tematach instruktorskich. Tak? Bo jak powiedzmy rebranding projektu Masaż na neuroprojekt miał miejsce, to już byśmy bardzo dużą i całkiem fajnie rozpoznawalną firmą szkoleniową, która zajmowała się głównie tematami tkanki miękkie, masaż tkanek głębokich, jakaś praca manualna i po prostu swoją uwagę głównie przekrywaliśmy na tematy właśnie neurodiastyczne, kinezjologiczne, autonomiczne i tak dalej. Co ma dać to w ogóle ludziom? To ma dać po pierwsze satysfakcję moją z pracy, bo ja instruuję i uczę ludzi, Rzeczy, które po prostu sprawdzają się na co dzień w gabinecie, nie tylko moim, ale też wielu dziesiątek albo i nawet setek terapeutów w całej e, Polsce i ma to im dawać e, fajne narzędzie do łączenia kropek i zrozumienia problemów pacjentów, z którymi przychodzą. Tak? Że to jest wszystko z sobą w jakiś sposób powiązane i to można bardzo fajnie e, odkrywać. I to jest bardzo spójne, tak, i to też pozwala ludziom zrozumieć, dlaczego oni te problemy wszystkie mają, i że to nie są w ogóle randomowe problemy, tylko to się nakłada na jakiś fajną, jedną e, spójny problem, który wygląda troszeczkę jak taki efekt domino, że jedna rzecz pada, kolejna, 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 i ten pacjent przychodzi po prostu już e, powiedzmy, po tych klockach, które upadły kilkudziesięciu. I my możemy powoli odkrywać tą historię, jednocześnie rozwiązując te tematy po kolei, dając mu fajne narzędzia, dzięki czemu po prostu on zdrowieje. Tak? Więc myślę, to jest bardzo fajna metoda i jest bardzo, dla mnie ważna jest taka spójność, autentyczność, że jeżeli po prostu ja wprowadzam pewne rzeczy w gabinecie i po prostu praktykuję sobie tak kilka lat i się uczę w tym temacie, to później staram się to rozszerzyć w jakiś jeden spójny Konstrukt szkoleniowy i choćby tak powstała neurystyka i terapia. Ja staram się przede wszystkim. Moją taką główną motywacją jest to, żeby pokazywać to, że mając tak naprawdę całkiem sporo pracy, będąc jednocześnie terapeutą w gabinecie, prowadząc firmę szkoleniową, spędzając gdzieś tam czas z rodziną dzieckiem, żoną, psem i tak Staram się troszeczkę dawać taką zajawkę ludziom, że naprawdę nie dużo trzeba, żeby czuć się fajnie, więc moją taką zajawkę jest po prostu bardzo dużo różnych aktywności gdzie jestem. Jak jestem gdzieś w miejscu, gdzie jest dużo wody i tak dalej, no to zdarzało mi się uprawiać windsurfing. Jak jest zima jestem w górach, to mi się zdarzało uprawiać snowboard, narty. Jak jest ciepło jestem w górach, to zjeżdżam sobie na rowerach zjazdowych. Jak gdzieś jestem w innym miejscu, to sobie pobiegam. Tutaj porobię sobie jakieś takie fajne rzeczy. Tu wpadnę sobie z synem na naszą siłownię dwulatkiem i po prostu porzucamy sobie ciężar i go trochę zainspiruje aktywnością fizyczną. Więc bardzo różne rzeczy, żeby po prostu te ciało mieć w fajnej kondycji. Ja nie jestem osobą, która ma jakiś wyznaczony plan treningowy i trzymam się go za wszelką cenę, tylko po prostu staram się tym ruchem bawić. A że lubię takie aktywności też, które wymagają koncentracji, skupienia i bycia w tu i teraz, no bo tak jest z surfingiem, tak jest z windsurfingiem, tak jest z nartami, snowboardem, rowerami zdrowymi. to jednocześnie widzę, że to Oprócz tego, że to super działa na moje ciało, to super działa na mental i to są w ogóle moje ulubione aktywności fizyczne. Fajnie byłoby, ten młody Patryk to robił, ale fajnie jakby się wsłuchiwał troszeczkę bardziej w takie tematy, takiej intuicji wewnętrznego głosu, bo to dobrze u niego działało, ale czasami pozwolił sobie jakiś fajny pomysł wybić ludziom, że A to może będzie trudne, A to może nie teraz, więc słuchanie się tej swojej intuicji. I wdrażanie po prostu tych pomysłów, eksperymentowanie. Więcej eksperymentowania. Jego było sporo. Będzie tak w ogóle szapobaza, jakąś tam odwagę. Ale można było rzeczywiście wycisnąć z tego więcej. Ja mam takie tendencje do maksymalizowania niektórych rzeczy. I słuchania wewnętrznego głosu. Co ty w ogóle chcesz robić? Co ci sprawia w ogóle Friday? Co ci daje w ogóle Flow? I po prostu pójścia w to, konsekwentnie pójścia w to i po prostu realizowania tego i sprawdzania. Najwyżej nie uda się, ale to nie jest tak, że to będzie porażka, tylko się okaże, że po prostu można z tego wyciągnąć coś innego. Więc wewnętrzny głos i podążanie za nim. To jest bardzo długi okres. Ja zauważyłem, że ludzie się dynamicznie zmieniają, szczególnie ci, którzy idą za tym głosem i idą w ten rozwój i powiedzmy. Zdobywają te kolejne stopnie. Więc ciężko powiedzieć, bo to jest bardzo długi okres, ale na pewno ja miałem taką dużą rozkminę. Dla mnie bardzo ważnym aspektem jest temat pracy w moim życiu i takim aspektem, w jakich tematach ja bym chciał się realizować i które tematy idą mi najlepiej i w jakich tematach się muszę realizować. I tak się okazuje, że to są głównie tematy, Natury, gdzieś psychosomatycznej, więc na pewno będę bardzo mocno rozwijał się w tym temacie w tym temacie gabinetowo, pewnie będę rozwijał się w tym temacie instruktorsko, również i myślę, że to jest taki duży temat, który da bardzo wielu ludziom dużo, a ja też mam dużo satysfakcję z tego. Po prostu, jeżeli jestem w stanie pomóc komuś, tak, moim motorem napędowym często to jest też pomaganie ludziom i zwiększanie ich świadomości na temat zdrowia, więc to. Pewnie będę robił zarówno w kategoriach pracy gabinetowej, szkoleniowej, a może jeszcze jakoś na szerszy rynek to e, wypłynie. I bawić się tym przede wszystkim. My trochę zapomnieliśmy, że to życie powinno być fajne e, i powinno dać nam satysfakcję, bo suma summarum kończy się tym, że ja po całym dniu pracy albo innych aktywności wracam do domu i mam ten uśmiech na twarzy, albo go nie mam. Więc chciałbym po prostu, żeby tych dni, kiedy wracam, z bana na twarzy było e, jak najwięcej w każdym roku.